Niebawem rozpocznie się pierwszy etap przebudowy ulicy Stoczniowców na osiedlu Staszica. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 2 miliony 150 tysięcy złotych. Po otwarciu ofert przetargowych wiadomo, że inwestycja będzie kosztowała więcej. Ulica Stoczniowców to jedna z najdłuższych i najgorszych pod względem stanu technicznego dróg w naszym mieście. Ma fatalną nawierzchnię, w niej dziury, a nawet wystające elementy stalowego uzbrojenia. Mieszkańcy tej ulicy skarżą się także na to, że są notorycznie zalewani, co oznacza, że kanalizacja deszczowa w tej ulicy jest niesprawna. Także nawierzchnia ciągu pieszego jest bardzo nierówna, albo chodnika po prostu nie ma. Ja troszeczkę byłem na początku zdziwiony, dlaczego władze Tczewa wybrały tę ulicę do remontu. Natomiast jak już pojechałem tam na miejsce i wyskoczyli do mnie mieszkańcy tej ulicy i wyjaśnili, z jakimi oni tam borykają się problemami, trudnościami, ponieważ są nawet zalewani, to już zrozumiałem, stwierdziłem, że w rankingu chyba najgorszych ulic w Tczewie to ta ulica Stoczniowców byłaby w czołówce. Tak, i to był zresztą powód, dla którego ta ulica znalazła się w tym zestawieniu, które tutaj prezentowałem. Ona też tam jest, ponieważ mieszkańcy zgłaszali takie wnioski, zgłaszali również radni, żeby Stoczniowców wykonać. Ze względów czysto technicznych myśmy podzielili tę ulicę na dwie części. W tym roku ma być zrealizowany pierwszy etap, czyli przebudowa 400-metrowego odcinka od skrzyżowania z ulicą Pionierów do ulicy Okrętowej. W przyszłym roku przebudowana ma być część druga, od ulicy Pionierów do skrzyżowania z ulicą Robotniczą. We wtorek 20 kwietnia poznaliśmy oferty przetargowe na tegoroczne zadanie. O zakresie inwestycji i ofertach powiedział nam kierownik Miejskiego Zarządu Dróg Marcin Górny. Zakres tej przebudowy, tak jak praktycznie w każdej realizacji na terenie miasta, wchodzi przebudowa wszelkiej infrastruktury uzbrojenia podziemnego terenu, tak żeby ją przebudować, dostosować do nowego zagospodarowania pasa drogowego. W przetargu złożyło oferty aż 5 oferentów. Zamawiający planował przeznaczyć na realizację tego zadania 2 100 000. Najniższa cena oferty w tej chwili opiewa na kwotę 2 289 000. W dniu dzisiejszym rozpoczniemy analizę otrzymanych ofert pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym złożyła firma PBD ze Starogardu Gdańskiego, ale inne podmioty zadanie wyceniło podobnie. Najwyższa oferta opiewała na blisko 2 600 000 zł. Władze Tczewa zapewne zaakceptują kwotę blisko 150 000 zł wyższą niż zakładana na realizację zadania. Prezydent Pobłocki stwierdził, że już myśli o tym, żeby jak najszybciej przebudować całą ulicę. Myślę tutaj już o kolejnym etapie, czyli dokończeniu na rok przyszły, a być może nawet na ten rok. To wszystko zależy od możliwości budżetu miasta, czyli dokończenie ulicy Stoczniowców już jako 100% jej długości, a nie tylko ten pierwszy etap.